Wreszcie wprowadzone będą zmiany dotyczące nakazu noszenia maseczek w Polsce, który tak naprawdę doskwiera już nam wszystkim. Jednocześnie jednak powstał nowy maseczkowy trend modowy. Na ulicach całego świata i Opola pojawiły się maseczki kolorowe w różnych wzorach, deseniach i kształtach. To fajnie, że chociaż trochę ubarwiły nasze życie w tym trudnym czasie. Maseczki mają jednak konkretne zadanie – chronić nas przed wirusem. Bez nich nie mogą funkcjonować służby medyczne, sklepy, usługi, tak naprawdę żadna branża, która wiąże się z kontaktem z innymi ludźmi. Jeszcze długo będą nam potrzebne, tym bardziej, że koronawirus zostanie z nami na zawsze. Dlatego maseczki są produkowane na bieżąco. Do Opola przyjechała kolejna partia maseczek z Szanghaju. 30 tysięcy maseczek to dar od firmy Hongbo, która w Opolu ma fabrykę lamp LED-owych. Ta partia maseczek przeznaczona jest dla domów pomocy społecznej, hospicjów, ZOZ-ów i straży miejskiej.